Witajcie, ogrodniczki i ogrodnicy. Wszyscy wiemy, że Polska jest na czwartym miejscu pod względem produkcji borówki amerykańskiej. I to bez wliczania tych z domowych ogródków. Są wyjątkowo popularne, bo smaczne, obficie owocują, w sklepach dość drogie. Ich uprawa nie jest trudna, no ale nic tak całkiem samo nie przychodzi. Bierzcie sobie. Jednym z ważnych zabiegów pielęgnacyjnych jest przycinanie krzewów borówki. Kiedy, jak? Dzisiaj właśnie o tym. No, ale za chwilkę. Cięcie borówek, szczególnie tych wcześnie owocujących, można wykonać tuż po owocowaniu. Ale taki ogólny termin to luty, marzec, aż do nabrzmiewania pąków. No, zdążyliśmy. Tego, co tu widzicie, nie nazwałbym plantacją, ale jagodnikiem już tak. Ma 5 lat i jest tu kilka odmian, m.in. Duke, Blue Crop. W przydomowym ogródku posiadanie kilku odmian krzewów borówek spowoduje lepsze plonowanie. Jak się za to zabrać? Ostrożnie. Często Wam mówię, żeby się nie bać, ale w przypadku borówek zalecam większą rozwagę. Fajnie się je tnie, ale zanim coś utniemy, trzeba się pędowi dobrze przyjrzeć. A zobaczcie, co mam. Kabura na narzędzie. Wygodna, bo nie nosi się w kieszeni, a dużo rzeczy się zmieści. Dużych nożyc nie biorę, bo nie ma takiej potrzeby, ale za to mam sekator z przekładnią, żeby lżej było ciąć. Najpierw cięcie sanitarne. Przyglądamy się krzewom i sprawdzamy, co uschło, co obmarzło, co nie ma w ogóle żadnych pączków i co po prostu trzeba obciąć. Zwróćcie uwagę, ten pęd obmarzł. Aż dotąd widać, jak się zmienia kolor. Ale w związku z tym, że nie ma za dużo pączków, a tutaj krzyżuje się z bardzo ładną, młodą gałązką, obetnę cały. Tu popatrzcie, cały pęd już się wyowocował, żadnych pączków, nic. Po prostu możemy to spokojnie sobie tu obciąć, bo już będziemy mieć za chwilę młode pędy. Tutaj mamy taki pęd, który nie dość, że nie ma już żadnych pączków, to jeszcze się pokłada. No to go utniemy. No i reszta cięcia sanitarnego, czyli wszystko to, co obmarzło, co jest suche, co nie ma żadnych pączków. Idziemy małymi kroczkami. Zostało wszystko to, co żywe, z pączkami liściowymi i pączkami kwiatowymi. Mocny krzew borówki to krzew, który ma 6 do 8 pędów głównych. Jeśli ma więcej, trzeba wybrać. Jeśli mniej, trzeba poczekać. Temu nic nie będziemy jeszcze odcinać, ale trzeba będzie go prześwietlić. Popatrzcie nawet tutaj, jak się gałązki splotły ze sobą. Usuwamy gałązki przeszkadzające sobie, rosnące do środka. Na ten sezon z tym krzewem dość cięcia. A popatrzcie, co tu się będzie działo. Thank you.
drugi krzew obcięty. Ale to nie wszystko, o co należy zadbać przy uprawie borówek. Krzewy te najlepiej rosną i owocują w bardzo kwaśnej glebie. Odpowiednie dla nich pH gleby to 3,5 do 4,5. Wtedy łatwo im pobierać związki pokarmowe, które podajecie im w nawozach. Zbyt wysokie pH spowoduje, że wy im nawóz, a one nic. No, ale o tym innym razem. Dzisiaj jest jeszcze ciut za wcześnie na nawożenie, więc zajrzę tu nieco później. Mam jeszcze kilka krzewów do obcięcia, więc z wami się już żegnam. Do następnego odcinka. Do zobaczenia. Ja sobie tu jeszcze będę obcinał, a wy piszcie, subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie nasz kanał znajomym.